To jest Rzecz o Prawie, Anna Wojda. Witam po przerwie. Moim kolejnym gościem jest Mariusz Siarka z Komendy Głównej Policji, a porozmawiamy o kontrolach na stoku narciarskim Pozanin. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszałam, jak się zaczynały ferie, że były zapowiadane kontrole policji na stoku i takie kontrole rzeczywiście się odbywały. Mamy zresztą jeszcze tydzień ferii, więc zakładam, że pewnie będą się odbywały. One cały czas mają miejsce, cały czas nasi policjanci, to jest około 250 policjantów w całym kraju, którzy pełnią służbę. Tak fachowo to się nazywa u nas na zorganizowanych stokach narciarskich, a więc nie na każdej przysłowiowej górce, ale tam, gdzie właśnie jeździ najwięcej turystów, gdzie jeżdżą snowboardziści, gdzie jeżdżą narciarze, korzystają z tych stoków i gdzie według naszych analiz z poprzednich lat dochodzi do różnego rodzaju naruszenia prawa już mającego wpływ na bezpieczeństwo. A co konkretnie sprawdzają policjanci na stoku? No my nie jesteśmy tacy rygorystyczni, tutaj powiemy szczerze, bardziej oddziałujemy prewencyjnie i na tym nam zależy, aby obecność policjantów już powstrzymywała tych narciarzy, którzy są nieodpowiedzialni od spożywania alkoholu, aby będąc pod wpływem alkoholu nie jeździli na nartach, nie stwarzali zagrożenia dla innych uczestników stoków narciarskich. Oczywiście sprawdzamy, czy osoby nieletnie do 16 roku życia używają obowiązkowo kasków ochronnych. Tutaj nie ma żadnej dobrowolności, tutaj jest obowiązek, bo osoby oczywiście te starsze namawiamy, aby również zakładały kaski. Tu chodzi o bezpieczeństwo. No tak, ale rozumiem, że w przypadku dzieci do 16 roku życia jest to obowiązek prawny i ten, oczywiście zwracam na to uwagę, zresztą w poprzednich latach najwięcej pouczeń, najwięcej interwencji związanych było właśnie z tym, że te dzieciaki do 16 roku życia, mimo iż obok jeździli rodzice, byli opiekunowie, nie zakładali kasków i w ten sposób narażali swoje bezpieczeństwo, bo już mamy z tego roku, z tego sezonu kilka przykładów, gdzie dochodziło do bardzo poważnych zdarzeń, gdzie kończyło się śmiercią. Ja przynajmniej jeden taki przypadek kojarzę lub bardzo poważnym schorzeniem, gdzie właśnie w wyniku tego, iż dwóch narciarzy zderzyło się, jeden wypadł z trasy, czy uderzyli w siebie, doszło do uszkodzenia między innymi głowy. Gdyby był kask, rozumiem, że sytuacja może nie byłaby taka tragiczna. Na pewno byłaby to dodatkowa ochrona dla naszej głowy, dla czaszki i być może skutki byłyby dużo lżejsze. A czy policja sprawdza wyłącznie to, czy dziecko ma kask, czy też sprawdza, czy jest to odpowiedni kask? Bo słyszałam, że są tacy pomysłowi rodzice, którzy zakładają kaski takie do jazdy na rowerze dzieciom na stoku. No nie, no przede wszystkim ci policjanci, którzy pełnią tam służbę, to są policjanci bardzo doświadczeni. Nie tylko jeżdżą dobrze, ale na co dzień są instruktorami narciarstwa, na co dzień są trenerami, a więc można powiedzieć, że ich wiedza na ten temat jest ponadprzeciętna. Oni właśnie innych uczą, jak należy postępować na stokach narciarskich, a więc tutaj nie ma możliwości, aby takiego policjanta oszukać, aby wprowadzić go w błąd. Oni bardzo dobrze wiedzą, jak sprawdzać, czy ten kask jest właściwy, czy nie jest to, powiedzmy, próba obejścia też prawa, czy oszustwa, ale to jest zastanawiające, bo przecież tym rodzicom powinno zależeć na bezpieczeństwie swoich własnych dzieci. No, jak dojdzie do tragedii, no to wtedy tylko do siebie można mieć pretensje. Miałam tutaj radcę prawnego w programie. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na stoku i mówił, że zdarzają się tacy rodzice, którzy nie kupują kasku dzieciom, bo twierdzą, że to dziecko rośnie, więc nie ma sensu teraz kupować, bo przecież za rok musieliby kupić kolejny kask, to czekają, aż urośnie. Ja nie wiem, skąd się bierze taki brak elementarnej odpowiedzialności u rodziców. Byłem jako policjant wiele razy świadkiem tragedii, gdzie właśnie przez te oszczędności, ale to już naprawdę ciężko nazwać jakimiś dziwnymi oszczędnościami, to już jest chyba już takie skąpstwo, można powiedzieć kosztem zdrowia, życia, dokładnie, skrajna nieodpowiedzialność, bo nie ma nikogo ważniejszego na świecie jak nasze dzieci. Możemy w wyniku różnego rodzaju zdarzeń losowych, jakimi są pożary, powodzie, stracić majątek, ale musimy za wszelką cenę chronić to, co jest dla nas najważniejsze. Życie naszego dziecka, naszego partnera i niestety no, zdarza się tak, jak tutaj w tym przypadku, no, takie skąpstwo, skrajna nieodpowiedzialność. Ja byłem na takich zdarzeniach, gdzie na przykład dzieci były zatrudnione do prac polowych, gdzie robiły różnego rodzaju rzeczy, które należą do osób dorosłych, a kiedy dochodzi było do tragedii, te dzieci traciły życie, no to ci rodzice dopiero wtedy się łapali za głowę, co ja zrobiłem. A proszę pana, proszę powiedzieć, czy policja sprawdza stan trzeźwości? Na przykład, czy jeździ z alkomatem na stoku? My te służby, które organizujemy na stokach narciarskich, organizujemy w taki sposób, aby z jednej strony policjanci pełnili służbę na stoku narciarskim, oddziaływali prewencyjnie, oni są oznakowani, ich można zobaczyć.
zwracają uwagę na niewłaściwe zachowanie, na zbyt szybką, brawurową jazdę, również jeżeli ktoś jest pod wpływem alkoholu, ale jednocześnie też dbamy o to, aby było bezpiecznie na tych parkingach, aby w tym czasie, kiedy my idziemy zjeżdżać na stoku, ktoś nie włamywał się do samochodu, aby nie dochodziło do kradzieży, aby był też porządek wokół tych miejsc, bo zależy nam na tym. To chociażby też kierowanie ruchem. I oczywiście ci policjanci są wyposażeni w odpowiednie urządzenia. Nie ma dla nas żadnego problemu, aby taki stan trzeźwości, kiedy jest uzasadnione podejrzenie, jak najszybciej sprawdzić. A jeżeli jest taka potrzeba, my możemy też i taką osobę przewieźć do najbliższego komisariatu czy komendy policji. Żeby rozumieć zbadać. Tak, oczywiście to w uzasadnionych przypadkach to nie są tylko takie widzimisię policjanta, ale kiedy rzeczywiście widać, że już ta osoba stwarza zagrożenie dla innych, że ledwo trzyma się na nogach, próbuje zakładać narty, bo proszę mi wierzyć, i takie sytuacje się zdarzały, gdzie osoba nie była w stanie stać, proszę sobie wyobrazić, na nogach, a zakładała narty i chciała zjeżdżać. No to już są sytuacje naprawdę skrajne. A rozumiem, że policja może powstrzymać taką osobę i uniemożliwić jej wjazd na stok albo nawet zabrać skipas? Jest taka możliwość? Najbardziej skupiamy się na tych działaniach prewencyjnych. Każdy stok narciarski ma swój regulamin, który trzeba przestrzegać. I oczywiście za egzekwowanie tego regulaminu odpowiedzialny jest gospodarz, a więc właściciel danego stoku narciarskiego i jego służby. Ale oczywiście każdy z nas, nie tylko policjant, każdy z nas ma obowiązek, aby zainterweniować. Policjanci mają ten obowiązek prawny, aby zapobiec tragedii. Ale nas, użytkowników stoków narciarskich, narciarzy, snowboardzistów, interwencja może polegać tylko na zwróceniu uwagi, poinformowaniu właśnie czy właściciela stoku, czy policjanta, który tam akurat się znajduje, czy też my, przedstawiciela innych służb, bo my pełnimy te służby wspólnie z GOPR-em, wspólnie z TOPR-em, z instruktorami, którzy są tam zatrudnieni, aby nie doszło do tragedii, bo nie ma tutaj możliwości takiej, aby przymknąć oko, aby doprowadzić do sytuacji, gdzie ten ktoś, kto skrajnie nieodpowiedzialnie się zachowuje, mógł doprowadzić do tragedii. Mówi pan, że prowadzicie działania prewencyjne, znaczy, że kończy się na pouczeniu, jeśli okaże się, że ktoś jest nietrzeźwy albo dziecko jeździ bez kasku, czy też są wręczane mandaty również? Oczywiście my każdą sytuację oceniamy indywidualnie i nie chcemy być tą policją taką represyjną, że tylko ten sztywny, zły policjant natychmiast karze, czy kieruje sprawę do sądu. Oczywiście trzeba do tych spraw podchodzić indywidualnie, jeżeli zwrócimy uwagę rodzicom, że przed chwilą widzieliśmy, że dziecko jedzie bez kasku, ten rodzic natychmiast założy ten kask, przeprosi, mówiąc już tak kolokwialnie, poczuwa się do winy rzeczywiście, że zachował się nieodpowiedzialnie, to oczywiście kończy się to na pouczeniu. Natomiast jeżeli policjant widzi, że mimo sytuacji, gdzie zwrócił uwagę, ten ktoś nadal ignoruje tego policjanta, nadal jeździ brawurowo, czy jeździ bez kasku, czy nie stosuje się do poleceń, to wtedy już kończy się to postępowaniem mandatowym, a w skrajnych przypadkach nawet skierowaniem wniosku o ukaranie. Rozumiem, do sądu. Że wtedy, kiedy ktoś nie chce przyjąć mandatu, to wtedy, tak? Tak, jeżeli ktoś odmówi przyjęcia mandatu, wtedy może być skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Sąd rozpatruje tą sprawę już biorąc pod uwagę zebrany materiał dowodowy. To są sytuacje, których nie jest dużo, bo musimy powiedzieć, że z roku na rok ta sytuacja na stokach polepsza się. To jest z jednej strony coraz bardziej popularny sport, coraz częściej jeździmy na stoki. Jest znacznie więcej użytkowników, aniżeli jeszcze kilka lat temu, ale też i ta świadomość nasza jest większa, zarówno jeżeli chodzi o przepisy prawa, ale także jeżeli chodzi o odpowiedzialność. Naprawdę to są pojedyncze przypadki, gdzie ktoś ma zły sprzęt, niedobrane buty, niedobrane narty i nie używa kasku. A policja też to sprawdza? Zwracamy uwagę. Staramy się naprawdę podchodzić do takiej sytuacji kompleksowo i w większości te osoby są odpowiednio wyposażone. Też widać dużo osób, coraz więcej niż z roku na rok, które korzystają też z fachowej porady instruktora. I zanim już wjadą na ten stok, mimo że rok wcześniej jeździły, proszą jeszcze o instruktora, o takie przypomnienie kilkunastominutowe i dopiero wtedy wjeżdżają na szczyt. Mówił pan, że policja interweniuje w przypadku brawurowej jazdy na stoku, ale nie ma limitów prędkości na stoku, tak? No nie, takich limitów prędkości nie ma. Tutaj bardziej trzeba się odwołać do rozwagi. Zresztą ja wielokrotnie podkreślam, że nie wszystko, bo my tak bardzo często dyskutujemy na każdym kroku i na ulicy, i na stokach narciarskich, i w codziennym życiu z policjantem, jeżeli chodzi o takie uszczegółowianie przepisów prawnych. Jest jeszcze coś takiego jak przyjęte zwyczaje, doświadczenie życiowe, zasady współżycia społecznego, gdzie czasami naprawdę nie trzeba opisywać to w przepisach prawnych, aby wiedzieć, co zagraża naszemu życiu czy innym, a co jest dozwolone. Nie wszystko się da w tych przepisach prawnych określić, ale jak dojdzie do tragedii, to możemy być wtedy mieć tylko i wyłącznie winę do siebie. Czy
czy policjanci na stoku jeżdżą w mundurach, czy jakoś inaczej są oznaczeni? Policjanci jeżdżą w mundurach, oczywiście mają spodnie narciarskie, mają też kurtki z napisem policja. My dążymy do tego, aby ten strój ujednolicić, aby był on taki sam już w przyszłych sezonach. Natomiast tutaj jeszcze dodam, że na kilku naszych policjantów też pełni służbę na stokach narciarskich we Włoszech, w Moenie, ponieważ ten okres ferii w Polsce, gdy województwa już od kilku lat mają w różnym czasie ferie wolne, wiąże się to z tym, że wielu Polaków jeździ właśnie tam, aby wypocząć. My w ten sposób wspieramy kolegów z Włoch, który dzięki temu jest lepszy ten kontakt też, jeżeli dochodzi do sytuacji, które wymagają interwencji, a jednocześnie nasi policjanci też szkolą się tam. Policja, gdzie są te stoki narciarskie, ma specjalne ośrodki szkolenia, gdzie policjanci szkolą się stricte tylko i wyłącznie do pełnienia służby narciarskiej. No Włosi mają nieco bardziej restrykcyjne przepisy. Dlatego niż dobrze my. Tam są trochę surowsze kary za różne przewinienia na stoku, z tego co słyszałam. Dlatego dobra jest ta wymiana doświadczeń, aby cały czas wymieniać się doświadczeniami, aby uczyć się od najlepszych i te dobre rozwiązania wprowadzać też w Polsce, bo przecież u nas te służby na stokach narciarskich rozwijają się. Z początku to była inicjatywa lokalna, gdzieś komendanta powiatowego, później zrobiła się regionalna, a teraz już mamy to tutaj rozwiązania systemowe na szczeblu Komendy Głównej Policji, jak ma to wyglądać. Chcemy usystematyzować też umundurowanie, jak ma być pełniona służba, którzy policjanci mają być kierowani. I tutaj są plusy obopólne, bo z jednej strony dbamy o porządek na tych stokach, dbamy o to, aby było bezpiecznie. Z drugiej strony też nasi policjanci cały czas poprawiają tą swoją sprawność fizyczną i doskonalą techniki jazdy. To teraz już na koniec, bo na ferie wyjeżdżamy nie tylko samochodem, ale również autokarem. Czy policja kontroluje takie autokary, które przewożą dzieci? Cały czas przypominamy, że rodzice, opiekunowie mają możliwość zwrócić się do nas z prośbą o pomoc w sprawdzeniu stanu technicznego autokaru i stanu psychofizycznego kierowcy. Oczywiście my namawiamy, by nie robić tego w ostatniej chwili, bo wtedy może być rozczarowanie, kiedy dzwonimy dwie minuty przed wyjazdem i musimy następnie oczekiwać na patrol ruchu drogowego. A pamiętajmy, to nie jest sytuacja kryzysowa, interwencyjna, że ten patrol ma być tam skierowany jak najszybciej w 5 minut, bo ci policjanci mogą akurat załatwiać sprawę kolizji drogowej, kierować gdzieś na skrzyżowaniu, rozładowywać korki. Natomiast namawiamy do tego, aby już dzień wcześniej, czy nawet dwa dni wcześniej zadzwonić, poinformować, że z konkretnego miejsca będzie wyjeżdżała kolonia, czy wycieczka, będą poruszać się autokarem. My wtedy odpowiednio zorganizujemy służbę tak, aby tam policjanci przyjechali, aby to trwało jak najkrócej. I rzeczywiście sprawdzamy stan techniczny pojazdów, sprawdzamy również stan psychofizyczny kierowców, a przede wszystkim, czy są trzeźwi, czy nie są pod wpływem jakichś środków uderzających, czy ostatnio nie jechali w trasie i nie jest to ich już kolejne przeciążenie, jakaś kolejna trasa, też jest z roku na rok lepiej. Rzeczywiście, kiedy jedziemy na miejsce, coraz rzadziej stwierdzamy, że ten stan techniczny jest zły. Ostatnie pytanie. Przewozimy narty. Jedziemy na wyjazd, na ferie, przewozimy narty i na przykład wrzucamy je do samochodu z tyłu, na tylną kanapę. Możemy tak przewozić w Polsce narty, czy powinniśmy w jakiś szczególny sposób? Nie tylko narty, ale każda rzecz, którą przewozimy, bo to mogą być różne rzeczy, musi być tak przewożona, aby nie stwarzała zagrożenia dla nas. Tutaj przepisy mówią o przedmiotach, które są wożone na przykład na dachu, ile mogą występować do przodu przed pojazd, ile mogą występować do tyłu. Jeżeli chodzi o wnętrze pojazdu, my przewozimy różne przedmioty, ale pamiętajmy, że w sytuacjach tych skrajnych, kiedy doszłoby do kolizji drogowej, do wypadku, gdzie na przykład dachujemy, to te przedmioty lecą na nas. Bardzo ilustracyjnie może to wyglądać, chociażby włożenie piłeczek ping-pongowych i obrócenie sobie, nie wiem, szklanki czy jakiegoś przedmiotu. Dokładnie tak samo wygląda wtedy samochód. Te przedmioty, które my trzymamy luzem, które nie są zabezpieczone, one na nas spadają i mogą uszkodzić ciało, a nawet i zabić. Ale w przepisach nie ma takiego zakazu, żeby nart nie wrzucać do samochodu. Też do każdej sytuacji oczywiście trzeba podchodzić indywidualnie, natomiast takich skrajnie przepisów nie ma, ale jeszcze raz powtarzam, nie wszystko da się idealnie opisać każdą sytuację w przepisach prawa. Kierujmy się też bardzo często zdrowym rozsądkiem i przede wszystkim bezpieczeństwem naszym, innych użytkowników dróg. Serdecznie dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszam po przerwie.